Piłkarze Odry Bytom-Odrzańskiej rozpoczęli przygotowania do historycznego dla klubu sezonu w trzeciej lidze. Przygotowujemy się przede wszystkim pod kątem taktycznym. No tutaj w kwestii jakiejś motoryki nie za dużo zrobimy w ten jeden miesiąc, te 4 tygodnie, więc będzie tutaj duży akcent na rozumienie gry. Bytomianie są jednym z 4 beniaminków rozgrywek. Oczywistym celem takich drużyn jest utrzymanie się w lidze, choć kapitan Odry Bartosz Skiba otwarcie mówi, że oni koledzy z zespołu mierzą wyżej. Między nami też nie ma takich rozmów, aby grać tylko utrzymanie. To absolutnie nie. To my kierujemy gdzieś tam cel swój na górną połowę tabeli i trzeba odważnie o tym myśleć i mówić. Na pierwszym treningu pod okiem Macieja Góreckiego pracowało około 30 zawodników. Oprócz starej gwardii i zawodników testowanych pojawili się także ci, którzy zasilili Odrę przed startem sezonu. Jednym z takowych jest Damian Kopenhagen, który do Bytomia Odrzańskiego trafił z dębu Sława Przybyszów. W Odrze czekał już na niego młodszy brat Kacper. Przyjemnie jest zagrać, bo mamy tu też jeszcze kuzyna. Bartek Szafer to nasz kuzyn, także gdzieś tam rodzinnie fajnie. Na testach jest też Paweł Wieczorek, to jest szwagier, także jakby się wszystko udało, to naprawdę super. Początek sezonu ligowego 5 sierpnia. Dokładny terminarz nie jest na razie znany.